Dzień dobry. Przychody rosną, ale wciąż nie przewyższają kosztów. Dziś porozmawiamy o segmencie modowym grupy kapitałowej Immobile. Zapraszam na Immoraport, program o jedynej takiej spółce w Polsce. Rafał Jerzy, dzień dobry. Mikołaj Jerzy. Remigiusz Jaskot, zaczynamy. Segment modowy jest najmłodszym i najmniejszym w grupie kapitałowej Immobile. Od 4 lat funkcjonuje w ramach grupy spółka PBH, właściciel marki Kiosk, a w zeszłym roku doszło do przejęć takich marek jak Laurella, Accardo, Błonie i Mara Simsim. Mikołaju, powtarzamy takie słowo, że segment jest w restrukturyzacji. Co w tym okresie już kilkuletnim udało się zrobić? Jest szereg tych procesów, gdybyś mógł tutaj akcjonariuszom i naszym widzom opowiedzieć, jak ta praca wyglądała. No to po przejęciu wszystkich marek nadszedł czas na to, żebyśmy rozwinęli dla nich kanały sprzedaży, które dla każdej z pojedynczych marek nie byłyby opłacalne, żeby je rozwijać. I tutaj zbudowaliśmy te wspólne kanały sprzedaży dla tych wszystkich marek. To spowodowało, że konieczne było przeniesienie wszystkich marek na jeden system operacyjny, a także w końcu przeniesienie na jedną powierzchnię magazynową, co oczywiście nie odbyło się bez problemów, ale to już się wydarzyło. Marketplace to jest osobny wątek. Jak słucham tutaj czasami tych dyskusji o marketplace'ach, to mnie czasami zastanawia, że to jest taki duży wysiłek, żeby markę na przykład jakąś niewielką wprowadzić, żeby cały asortyment był na takim na przykład Zalando dostępny. Jak to wygląda? Tak, no bo oczywiście jedno to zrobić odpowiednie zdjęcia, ale drugie to jest wszystkie pozwolenia urzędowe na wprowadzenie produktów, wszystkie księgowe rzeczy do załatwienia, żeby każdy rynek był księgowo rozliczany. No i praca z samą platformą. Tu nie wystarczy po prostu tych produktów wprowadzić, tylko trzeba zbudować zespół, który po pierwsze się na tym zna i potem, który cały czas jest responsywny co do zaleceń tej platformy i też buduje strategię istnienia na tych platformach. I jakby tutaj te wzrosty i z miesiąca na miesiąc, już w skali rocznej to już nawet nie będę mówił, ale z miesiąca na miesiąc te wzrosty są bardzo, bardzo wysokie, wręcz wykładnicze, aczkolwiek cały czas ta masa przychodów jest cały czas niska. Jeszcze pozostawając przy marketplace'ach, ja nie wiedziałem, że ten kod EAN to trzeba wprowadzić już na każdym produkcie i że to nie jest tak, że każda marka to ma i to też jest praca, którą trzeba wykonać już na etapie produkcji. No dokładnie, no bo marki, które przejmowaliśmy w większości nie były na marketplace'ach, a jak były, to nie działały tam w odpowiedni sposób. Więc tak, to jest zadanie, które tak jak wcześniej komunikowaliśmy, które dopiero z tymi nowymi kolekcjami, które przychodzą, dopiero to jest produkt przygotowany, żeby na tych platformach zaistnieć. Wtedy też jak te platformy widzą tą jakość, widzą tą responsywność, no to raz, że nas wpuszczają, a dwa, że rozszerzają naszą obecność na innych rynkach, co jest dla nas też kluczem do tego, żeby ta sprzedaż się zwiększała. Prezesie, jednym z elementów tej pracy było ograniczenie kosztów w każdej sferze tego segmentu, ale jednak dalej koszty są wyższe niż przychody. Na jakim teraz etapie jest segment modowy GKI? Jak to zwykle w interesach bywa, albo jest za niska sprzedaż, albo są za wysokie koszty. I te dwa elementy, jeżeli negatywnie oddziaływują, to jest bardzo trudno osiągnąć rentowność. Głównym powodem braku rentowności w segmencie modowym są nierentowne sklepy w kanale detalicznym sklepów. I tutaj dogadujemy się z galeriami i mamy nadzieję pozytywnie się dogadać, czyli zamknąć trwale nierentowne sklepy. I tu bardzo dużo zależy od galerii, czy one będą z nami w tym chciały współpracować, bo jakby sytuacja na rynku w wielu aspektach jest obiektywnie niezależna od nas i ona dotyczy całego rynku i wszystkich. I w związku z tym, i my mamy problemy, i galerie mają problemy, więc wspólnie ten problem trzeba rozwiązać. Tak, jeszcze wychodząc trochę szerzej, mnie na przykład zaskoczyła informacja, że 4F, czyli spółka, znaczy marka, której spółka ma 1 300 000 000 przychodu, kolejny rok zanotowała stratę. To jest sytuacja rynkowa, bo to nie tylko 4F, to również Esprit, który
zbankrutował i ogłosił upadłość na rynku europejskim. Więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i ta dynamika tego rynku jest niebywała, więc musimy na nią reagować. No, staraliśmy się i staramy się te problemy rozwiązywać, ale nie wszystko jest w zasięgu naszych możliwości. Mikołaju, zawsze tutaj się komunikujemy otwarcie z rynkiem. Część akcjonariuszy jest zaniepokojona wysokością straty. Gdybyś mógł powiedzieć, jak to w tym segmencie wygląda właśnie pod względem liczb konkretnych wyników? No to sprawozdanie pokazuje, że cały zeszły rok był na dużej stracie, pierwszy kwartał też był na stracie. Przychody nadal są zdecydowanie zbyt niskie i to pomimo tego, że nasze sklepy internetowe w zasadzie w tym roku, można powiedzieć, podwoiły sprzedaż. Nasze marketplace rosną w tempie wykładniczym, sklepy partnerskie też w tempie wykładniczym zwiększają swoją sprzedaż, ale tam ta masa jest niestety zbyt niska. Co do sprzedaży stacjonarnej, to ten wzrost jest bardzo niewielki w porównaniu też z tempem wzrostu kosztów wynikających czy z indeksacji, czy wzrostu płacy minimalnej. I można powiedzieć, że my liczyliśmy na więcej ze strony przychodów. Urealniliśmy teraz te nasze oczekiwania co do tego, jakich przychodów możemy się spodziewać. I teraz zamierzamy popracować nad tym, żeby do tych urealnionych przychodów dostosować koszty. Podtrzymujemy naszą zasadę, że odpowiadamy na pytania. Pytanie, które nie padło wprost, ale pojawia się na forach. Prezesie, czy w związku z tymi kłopotami w branży odzieżowej spółka planuje zbyć jakichś aktywów? Takie pytanie się pojawia. No w żadnym wypadku nie mamy potrzeby zbywać aktywów i nie planujemy żadnego zbywania aktywów na zewnątrz. A co do segmentu modowego, to ten czas inwestycji w segment modowy w grupie kapitałowej się skończył i teraz ten segment musi sobie sam poradzić z tymi problemami, zwiększając sprzedaż i ograniczając koszty funkcjonowania bieżące. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Atrem podjęło decyzję o wypłacie dywidendy. Na akcję jest to 49 groszy, a tak patrząc na cały zysk za zeszły rok, spółka Atrem osiągnęła niemal 6 milionów złotych zysku i zapadła decyzja, żeby 4,5 miliona z tej kwoty przeznaczyć na dywidendę. No dobra informacja dla wszystkich akcjonariuszy, też jako akcjonariusz dla akcjonariuszy IGKI i dla nas jako akcjonariusza bardzo dobra informacja. Atrem to jest spółka, która bardzo dobrze się rozwija i te perspektywy przed tą spółką też wydają się bardzo dobre. Zresztą wyniki pierwszego kwartału też pokazały, że na tej ścieżce budowania dużej grupy w budownictwie specjalistycznym Atrem jest. Także cieszy nas to, cieszy nas dywidenda. Same dobre informacje z Atremu. Reasumując, 49 groszy na akcję, dzień nabycia prawa do dywidendy 10 września, termin wypłaty 20 września, rzecz jasna, tego roku. Minister finansów ma plan podwyżki podatku od najmu, podatku ryczałtowego, tak informuje serwis money.pl. Mianowicie pan minister finansów Andrzej Domański chce w ten sposób zachęcić Polaków, by przenieśli swoje oszczędności z nieruchomości na rynek kapitałowy. Ryczałt to jeden ze sposobów rozliczenia najmu, 8,5%. Jak wiemy, korzyści ze zbycia na przykład akcji na rynku kapitałowym są opodatkowane wyżej. Czy zmiana tych stawek, czyli obniżenie na przykład podatku Belki, a podwyższenie podatku od dochodów z najmu pomoże w rozwoju rynku kapitałowego? I jak mówi pan minister, czy pomoże w budowie equity culture? Czyli tej kultury, nie pomoże w budowie equity culture ta Dlaczego? Zmiana podatków. Po pierwsze, podatek na rynku kapitałowym jest zbyt wysoki. To są dwa różne rynki i dwie różne grupy inwestorów. Polska nie jest krajem, który jest bogatym w kapitał u osób prywatnych. To wszystko odbudowujemy po 60 latach komunizmu i to potrwa następnych 30 lat. I w tym czasie powinno być dużo swobody inwestycyjnej, która by właśnie budowała na tym wolnym rynku, który w jakiś sposób chce być kontrolowany, ograniczany przez ministra finansów.
No tak, możemy ale to wejść w szczegóły. O podatku od zysków kapitałowych, żeby go obniżyć. To ja to rozumiem. A co z pomysłem, żeby podwyższyć podatek od zysków z najmu? Czy jeżeli, jak mógłbyś powtórzyć to stwierdzenie, equity culture? Tak, że będziemy to budować, czy to pomoże? To ja bym zadał pytanie, czy wierzymy w to, że budowa equity culture może odbywać się przez niszczenie equity, bo jeżeli Polacy są narodem jakby dopiero wypracowującym ten kapitał, który przecież przed 89 rokiem w żaden sposób nie mógł być budowany, no to podatek jest czymś, co ogranicza budowę tego equity. Nieważne, gdzie ta budowa się dzieje, także opodatkowanie, dodatkowe opodatkowanie klasy średniej, która dopiero buduje ten swój kapitał, myślę, że nie zbuduje żadnego equity culture, albo przynajmniej nie przysłuży się, bo mamy też przykład rynku kapitałowego, który bardzo szybko się w Polsce rozwijał dzięki dwóm powodom. Po pierwsze, do 2004 roku, o ile dobrze pamiętam, nie było żadnego podatku, a do około 2007-2008 roku był wszechobecny kredyt pod zakup akcji. Wtedy ten rynek się bardzo mocno rozwijał. Kredyt zniknął, podatek został podniesiony i rynek polski praktycznie po kryzysie tam w 2008-2009 roku on się do dzisiaj nie odbudował w takiej formie, jakiej wtedy był. Więc jakiekolwiek uszkadzanie rynku mieszkaniowego w sensie takim, jakie byłoby podniesienie kapitału, na pewno będzie złe dla tych, którzy mają tam ulokowane środki i którzy w ten rynek zainwestowali. A czy te osoby wtedy się przeniosą na rynek kapitałowy? No to jest bardzo, myślę, życzeniowe myślenie, bo to ta specyfika rynku jest zupełnie inna zresztą. I o tym na pewno nie decyduje żaden minister finansów. No, ale państwa. Państwo i minister regulują ten rynek. Czyli jeśli pogorszą... Wyłącznie go ograniczając, psując, regulując, tak jak powiedziałeś, powinniśmy pracować nad deregulacją, a nie regulacją. Jak wczytywałem się tutaj w ten pomysł, on nie jest ostro zarysowany, to jest na razie coś, co pan minister wypuścił do dziennikarzy, tak myślę, że chcąc sprawdzić, sądując, jaki jest odbiór. Nie zakiełkowała taka myśl, że można by taką progresję w tym podatku od najmu wprowadzić, bo jeśli ktoś ma tam piąte, dziesiąte mieszkanie, to jednak ten podatek rosnący przy każdym kolejnym mieszkaniu, on może go skłonić do tego, żeby się przeniósł z częścią swoich aktywów na rynek kapitałowy, co przysłuży się właśnie giełdzie i spółkom na niej będącym. Znaczy, jeżeli ktoś myśli o budowaniu porządnej gospodarki czy equity culture, no to ja bardziej bym się zastanawiał nad tym, żeby uchwalać takie prawo, które nie będzie zmieniane. Czyli na przykład, żeby te zasady gry, bo w nieruchomości się inwestuje na 15-20 lat. Ktoś teraz kupuje nieruchomość, licząc, że będzie miał 8,5, zaraz mu zmienią zasady gry. Więc te zmiany powinny być, jeżeli mają być wprowadzane na którymkolwiek z rynku, niech one będą rzadko zmieniane. Niech wszyscy wiedzą, na jakich zasadach funkcjonują i bardziej bym się zastanowił nad tym, żeby nie było krótkoterminowych stymulantów. Czyli z jednej strony jesteśmy na nie, jeżeli chodzi o podnoszenie podatków, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś by mnie prywatnie zapytał o to, czy jestem za kredytem 0%, 2% czy coś, to też nie, to rozregulowuje ten rynek. Ktoś brał kredyt, zaciągał zobowiązanie finansowe na określonych warunkach, również kalkulując wysokość podatku i w trakcie trwania umowy kredytowej ktoś mu ten podatek zmienił i nie może już w taki sam sposób tego kredytu obsługiwać, więc to jest na wprost ingerowanie w decyzję tego kredytobiorcy w sztuczny sposób przez państwo i niszczenie tego rynku. To nie ma żadnego związku z budowaniem rynku. To jest taka trochę decyzja nielogiczna, krótko mówiąc. A jak pan minister Domański mówi, żeby chciał budować kulturę inwestycyjną na wzór Stanów Zjednoczonych, to musielibyśmy mieć te 50-100 lat doświadczeń Stanów Zjednoczonych, których nie mamy. Musielibyśmy mieć edukację ekonomiczną, która jest w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych powszechna od lat.
w jaki sposób budujemy budżet domowy, w jaki sposób inwestujemy, z jakimi to się ryzykami wiąże. Tego w ogóle nie ma. Tu nie ma tej świadomości. Tu wielu przedsiębiorców nie rozumie i nie umie czytać bilansów. A co dopiero analizować spółki giełdowe. To jest lata różnego rodzaju edukacji, ale prywatnej edukacji. To żaden minister nic nie zrobi. On od tego nie jest. On jest od prowadzenia tak finansów państwowych, żeby zmniejszać deficyt budżetowy, a ten deficyt ciągle rośnie, także on nikogo nie instruuje. Mikołaj. Znaczy tutaj jest, no to też pan minister jest od niedawna, ale rzeczywiście jest taka presja, żeby każdy się zajmował budżetem na dany rok, a później no to już jest mniej interesujące. Jeżeli mamy zastanawiać się nad zmianą jakby standardów kształtowania prawa, konsultacji społecznych, no to musielibyśmy też zmienić tą formę, bo ja przeczytałem ten artykuł, tam nie ma żadnych konkretów, a jeżeli sądowanie ma się odbywać przez artykuły, no to jest dość dziwna forma prowadzenia takiej konsultacji społecznych. Myślę, że lepiej robić to w gabinetach, w zamkniętych gabinetach, a potem już wychodzić z konkretami, co, od kiedy, jak i jak długo się nie zmieni, bo niestety przez te też ostatnie lata, ostatnie 8-9 lat, to było tak wiele różnych zmian, że przedsiębiorcy też tracą wiele energii na to, żeby myśleć o tych zmianach i się do nich dostosowywać, a nie o tym powinni myśleć. Powinni myśleć oczywiście o tym, żeby jak najwięcej zarabiać. Wtedy to będzie dla dobra wspólnego. Polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy, polska klasa średnia powinna móc się bogacić jak najszybciej. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek Grupy Kapitałowej Immobile. Spółka Atrem, aktualny kurs 13,20 zł. PJP Makrum SA, 16,20 zł. I Grupa Kapitałowa Immobile, 2,53 zł. Wykresy, jak zawsze, w ujęciu rocznym. Dziękujemy za dziś. Jeśli macie jakiekolwiek pytania nie tylko w sprawie segmentu modowego, ale też pozostałych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Immobile, zawsze jesteśmy otwarci. Można do nas pisać lub komentować na YouTubie. Pamiętajcie, że segment modowy to jest tylko niewielki wycinek działalności grupy. Mikołaju, tych zgłoszeń o problemach z wysyłką jest coraz mniej. Rany się jeszcze tam w naszych tam Facebookach czy Instagramach zdarzają. No niestety, pierwszy raz robiliśmy tak dużą operację, jak zmiana systemu i przeniesienie magazynu. Wystąpiły problemy, rzeczywiście wystąpiły opóźnienia w zwrocie środków czy w wysyłkach. Sytuacja jest opanowana, ale niestety no, zdarzyły się te problemy. Wszystkich klientów i klientki, którzy doświadczyli tego, przepraszamy. Widzimy się z Państwem osobiście 21 czerwca w restauracji La Rosa. Tych, którzy zarejestrowali akcję, no już się cieszymy, że z Państwem będziemy mieli kontakt. Zaczynamy część oficjalną od godziny 14, a później będzie między innymi Q&A z zarządem. A na końcu tego spotkania mecz Mistrzostw Europy, także dziękujemy za dziś i do zobaczenia na WZA Grupy Kapitałowej Immobile. Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.